Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Przy mikrofonie witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Mamy nadzieję na emocjonujący mecz. Meczom towarzyskim nie towarzyszy presja wyniku. Często więc właśnie wtedy widzimy najodważniejsze decyzje. Najbardziej fantazyjne driblingi, rozegrania i strzały. Messi oddał piłkę rywalowi. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Jak widzimy, wyjdą dziś na boisko ustawieni dość tradycyjnie, z czwórką w obronie i pomocy oraz dwójką napastników. A ten system pozwala na zabezpieczenie tyłów z jednoczesnym zachowaniem możliwości ofensywnych. Ważna jest tu rola bocznych pomocników, którzy rozciągają defensywę. Czy potem strzale będą prowadzić? I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Próbują ataku bokiem boiska. Zobaczymy, co teraz zrobi. Teraz do Rijkaarda. Lucas Leiva. Ronaldo. Tracą piłkę. Popatrzmy, Szewczenko. Zobaczmy, co zrobi. Dobre podanie za plecy obrońców. Ależ przechwyt, pięknie. Dobrze się znalazł, wybił piłkę z pola karnego. Lucas Leiva ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Będzie chyba podawał. Ruszył z piłką do przodu. Strata piłki. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Prostopadłe podanie trafia do Neymara i jest groźnie. Ależ okazja, wspaniale jednak interweniuje Szczęsny. Z narożnika, krótko po ziemi. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Szczęsny broni, gramy dalej. Messi. Mbappé przed szansą. I piłka w siatce. Tak, tu był spalony, sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Mbappé, De Frey. Popatrzmy, Szewczenko. Frank Rijkaard. Piłka idealnie za plecy obrońców. Lucas Leiva. Ma sporo możliwości. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Co teraz wymyśli? To musi być bramka! Nie ma gola! Świetnie broni Ter Stegen. Neymar z rzutu rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Pięknie to zrobił! No, przydałoby się dośrodkowanie. Ma piłkę, co teraz zrobi? Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Ma piłkę przy nocy. Nie ma gola. Neymar dośrodkowuje z rzutu rożnego. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Ładnie schwycił, utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. I będzie aut.
No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Niestety, strata piłki. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Immobile. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Zaraz może być remis. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. I powtórka sytuacji, po której padł gol. Bramkarz był na posterunku. Zabrakło odrobiny szczęścia. Dotknął piłkę w ostatniej chwili, ale nie na tyle, żeby uratować zespół przed utratą bramki. W sumie niewiele brakowało. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Ginter. Lucas Leiva. Immobile. Tracą piłkę po tym podaniu. Neymar. No to będzie 100% szansa. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Szybko odrabiają straty do rywali. Piękna odpowiedź. I znowu zaczynamy mecz od nowa. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Ma dużo miejsca na skrzydle. Bardzo ważna interwencja obrony. Robi się niebezpiecznie. Podanie trafia do Neymara. Jest groźnie. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Pozwolili przeciwnikowi prowadzić, ale jak widać na krótko, bo teraz jest bramka wyrównująca. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. No i Ronaldinho. Sergio Ramos. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną z autu. Piłkę z łatwością przejmują rywale. Zmarnowany wrzut z autu. Mają teraz szansę na kontratak. Czy zdołają zagrozić bramce? No, ależ go wypatrzył. Ma sporo możliwości. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Neymar dośrodkowuje z rzut rożnego. Szewczenko. No, może coś z tego będzie. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Co za pech, spalony w takim momencie spotkania. Miałby fenomenalną okazję do zdobycia bramki. Piłka trafiła do Szewczenki. Immobile.
Może coś z tego będzie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Kylian Mbappé. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Mbappé! Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonale to zrobił. Proszę tylko posłuchać kibiców. Nie wybronił tego, ale w takich sytuacjach trudno oczekiwać od bramkarza skutecznej interwencji. Był zdany wyłącznie na siebie, więc trudno mieć pretensje, że dał się pokonać. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Koniec pierwszej połowy. 3-2. 5 bramek. Było co oglądać. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Blisko już do bramki. Pokazują mu się partnerzy. Dał się teraz wypchnąć poza plac gry. Pięknie go dostrzegł. Cristiano Ronaldo. Gdyby trafił, umocniliby swoje prowadzenie. I byłoby chyba już po meczu. Neymar. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Mbappé. Mbappé przed szansą. No może teraz. Szczęsny broni, gramy dalej. Frank Rijkaard. Zobaczmy, co zrobi. Dobre podanie za plecy obrońców. No, mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Neymar z rzutu rożnego.
Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Zostawił za sobą trochę boiska. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Tą interwencją skutecznie przerwał akcję rywali. Dobrze, skrzydłem, może dogrywać. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Lucas Leiva. Clarence Seedorf. To może być wyrównanie? Nie ma gola! Zmarnował taką okazję. Na szczęście do końca meczu jeszcze sporo czasu. Ważne, żeby poszli za ciosem i następnym razem zachowali zimną krew pod bramką. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Rebić. Rebić. Nie da... Teraz na pewno! Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Z rogu w pole karne. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. Dobrze, ucieka obrońcom. Bardzo ważna interwencja obrony. Ach, szkoda, strata. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Obrońca nie dał rady powstrzymać Cristiano Ronaldo. Co teraz zrobi? Uderzył, ale prosto w rywala. Ponownie, celnie podaje. Będzie okazja do kontrataku. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ależ się przedarno! No, coś musi z tego być. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. To mogło być wyrównanie, to wręcz powinno być wyrównanie, ale bramkarz wykazał się imponującą dyspozycją. To też w dalszym ciągu przegrywają. Cristiano Ronaldo! Dobre, skuteczne podanie. Lucas Leiva. Teraz do Rijkaarda. Niestety, strata piłki. No, już blisko pole karne. Dobre podanie na wolne pole. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Goal for the visitors. Number 10, Sergi Gnabry. A teraz Roberto Carlos. Dobrze prowadzi piłkę. Tracą piłkę po tym podaniu. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Gnabry. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego.
Dośrodkowanie z rożnego, 16. No tak, sami państwo widzieliście. Po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się usprawiedliwiać, że był naciskany przez rywala. Może liczyć na wsparcie partnerów. O, dobrze teraz wycofali. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. No i strata piłki. Ma sporo możliwości. Gnabry. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Czy będzie prowadzenie? Piłka dalej w grze po interwencji Szczęsnego. Mbappé, Dembele. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Broniąc remisu w tej trudnej sytuacji, bramkarz rywali pokazał, z jakim poświęceniem należy powstrzymywać akcję, zwłaszcza w końcówce. Gnabry. Czy będzie prowadzenie? Aj nie! Zepsuł wyborną okazję! Kibice złapali się za głowy, bo zwycięstwo czekało na tacy. Trudno będzie o lepszą sytuację przed końcowym gwizdkiem. Najczęściej biega w przodzie, ale teraz cofną się głęboko po piłkę. Oj, zapobiegł tym przechwytem niebezpiecznej sytuacji. Rywal wychodził na pozycję. Rozpoczynają ostatnią akcję meczu. Kto wie, może ta akcja przyniesie im bramkę. Jest coraz bliżej bramki. Sędzia puścił grę i jest szansa na dobre dośrodkowanie. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki, no ale brawa dla obrońców. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Koniec spotkania na świetlnej tablicy. Immobile. Dos, tres, agua. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle.